W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja krajowa ruchu społecznego imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, człowiekiem Solidarności. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób, wśród nich m.in. Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, Maciej Łopiński, Andrzej Gwiazda i Piotr Duda. Jarosław Kaczyński mówił, że rola jego brata dla ruchu Solidarności była znacząca i nigdy nie zdradził jego ideałów. W przerwie obchodów udało mi się porozmawiać z publicystą i historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Myślę, że Lech Kaczyński dla młodych ludzi był przede wszystkim osobą interesującą, ale tu jest takie ważne zastrzeżenie. Myślę, że należy Lecha Kaczyńskiego niejako przywrócić w świadomości i pamięci Polaków, w tym oczywiście również młodego pokolenia. Przywrócić, to znaczy pokazać takim, jakim rzeczywiście był, no bo rzeczywiście jak się weźmie pod uwagę to, w jaki sposób Lech Kaczyński był przedstawiany w okresie zwłaszcza prezydentury, no to można powiedzieć, że młodzież uznała go za prezydenta obciachowego, nieinteresującego, staroświeckiego, XIX-wiecznego polityka, który nie potrafił się komunikować z młodzieżą. Natomiast jego prawdziwe oblicze jakby temu wszystkiemu zaprzecza, ale ani zdjęć, ani filmów, ani jego wypowiedzi takich, które by jakoś ujęły młodych ludzi, się nie publikuje. Ale to, co można teraz zrobić, to myślę, że pokazać młodym ludziom Lecha Kaczyńskiego, młodego Lecha Kaczyńskiego na podwórku na Żoliborzu, bijącego się z kolegami, grającego w piłkę, był niezłym bramkarzem. Wreszcie później Lecha Kaczyńskiego, ucznia, studenta i młodego pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego. No i te wszystkie karty, jak się weźmie pod uwagę, jakoś wspólnie po prostu zbierze w jedną opowieść, no pokażą właśnie zupełnie inne, bardziej radosne, młodzieżowe oblicze Lecha Kaczyńskiego. Na szczęście jest tak, że z młodego wieku ludzie wyrastają, a później już się interesują sprawami poważnymi. No i w tych sprawach poważnych myślę, że Lech Kaczyński też może ująć byłych nastolatków, młodych ludzi tym podejściem na serio do państwa. Znaczy, to był człowiek opowiadający się za państwem nowoczesnym, wbrew temu, co o nim się mówiło. Dążył do przebudowy państwa. Sam fakt oderwania się, czy wyrwania Polski, próba wyrwania Polski z postkomunizmu jest takim działaniem na rzecz nowoczesności. No, suma summarum, jak to wszystko weźmie się pod uwagę, opisze, pokaże się też jakby te środowiska, które specjalnie kreowały bardzo negatywny wizerunek Lecha Kaczyńskiego, to ta postać zostanie w jakimś sensie odczarowana, to znaczy pokazana zupełnie inaczej i to w moim przekonaniu będzie już zbliżone do prawdy o tym, kim naprawdę był Lech Kaczyński. No i jako historyk chciałbym jakby w tą stronę również żeglować, w tą stronę pracować, żeby ta pamięć Lecha Kaczyńskiego przetrwała również w głowach, umysłach ludzi, którzy nawet często go niesprawiedliwie krytykowali, właśnie ulegając tej propagandzie, która nakazywała pokazywać Lecha Kaczyńskiego jako człowieka nienowoczesnego. Sławomir Cęckiewicz, współautor głośnej książki SBA Lech Wałęsa, wypowiedział się również o jego relacjach z byłym prezydentem RP. Muszę przyznać, że mój stosunek do Lecha Wałęsa jest coraz mniej emocjonalny, to znaczy im więcej jestem przez niego obrażany, krytykowany, a przede wszystkim obrażany, a jest to, można powiedzieć, zajęcie stałe Lecha Wałęsy, bo co kilka dni czy co kilka tygodni Lech Wałęsa na swoim blogu internetowym na mój temat pisze, tym bardziej ja się uodparniam po prostu na to, więc można powiedzieć beznamiętnie już podchodzę do tego wszystkiego, co on o mnie mówi czy pisze. Cóż, no mimo upływu 4 lat od wydania książki SBA Lech Wałęsa, ta praca nie została ani przez środowiska naukowe zakwestionowana, a tym bardziej przez samego Lecha Wałęsę. On coraz to nowe wersje przedstawia swojej historii w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale no sam fakt, że one są ze sobą sprzeczne, niespójne, raz jeszcze po prostu dowodzi, że książka, którą napisałem z Piotrem Gontarczykiem, jest po prostu prawdziwa. Kiedyś napisałem, że nie będę się już zajmował Lechem Wałęsą, nie będę odpowiadał na jego zaczepki, na jego wyzwiska, dlatego że jest to człowiek bez zdolności honorowej i myślę, że no to oświadczenie sprzed 2 lat wciąż jest aktualne. Lech Wałęsa nie robi czegokolwiek, co mógłbym uznać za jakiś dobry
gest w dobrą stronę, przynajmniej w ramach którego można by nawet się spotkać i podyskutować.